Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj poniedziałek, to jest 19. dzień lutego, to jest początek pierwszego właściwego, pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Widzimy się w pustyniakach. Bardzo Was serdecznie zapraszam na pustynne mądrości. Robimy czołówkę i jedziemy. Moi drodzy, moi, mili, moi kochani, witam Was bardzo serdecznie i bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejszy odcinek. O, przepraszam. Yy, mamy dzisiaj znowu Świętego Marka Eremite. Proszę posłuchajcie Świętego Marka, co On nam to dzisiaj będzie wygadywał. Tak mówi: Nic nie stracisz z tego, co ofiarowałeś ze względu na Pana. We właściwym czasie odda Ci On wielokrotnie. Kani bardzo ważne, bardzo mądre, bardzo potrzebne zdanie. Kani, zobaczcie, bardzo często, kiedy idziemy za Panem Bogiem, kiedy musimy się nawracać, kiedy próbujemy jakąś robotę duchową wykonać, no to coś trzeba stracić. Nie ma się kani oszukiwać, nie ma się co oszukiwać, że jakby da się ominąć tą stratę. Nie, kochani. Idąc za Bogiem, słuchając tego, do czego Cię wzywa, słuchając tego, do czego Cię wzywa, żebyś zostawił, nie w różnych, nie wiem, Twoich grzechach, Twoich słabościach i tak dalej, bardzo często trzeba się pozbyć jakichś rzeczy dobrych, przyjemnych, szczęśliwych, dających satysfakcję, dających poczucie spełnienia, szczęścia itd. Kochani, i tak dalej. I zawsze pójście za Panem Bogiem wiąże się z jakąś ofiarą. Pani, zobaczcie, sam Pan Jezus powtarzał, nie? Że nie da się za nim pójść, jeżeli się nie obumrze. Nie da się być jego uczniem, jeżeli coś w tobie nie umiera dla niego. I kochani, to doświadczenie umierania dla Boga jest bardzo ważnym doświadczeniem. I mogłoby się czasem wydawać, koni, szczególnie kiedy ktoś jest na początku takiej drogi, że pójść za Bogiem to jest po prostu jedno wielkie tracenie. To jest jedno wielkie po prostu doświadczenie tego, że Bóg mi coś zabiera. Koni bardzo konkretnie może, ktoś z Was ma takie doświadczenie, Pan Bóg mi coś zabrał, Pan Bóg mi zabiera różne rzeczy. Dlaczego tak się dzieje? Koni, uwaga. Po pierwsze, to bardzo często. Nam się tylko wydaje, że Pan Bóg nam coś zabiera, to po pierwsze. A nawet jeżeli nam zabiera, bo rzeczywiście razem to polega na konkretnej stracie, jak mówi ten cytat: De facto nigdy nic nie stracisz. Pan Bóg wszystko, co Mu oddasz, wszystko, co jakby stracisz na Jego rzecz, On Ci to wielokrotnie zwróci. Ja wiem, że my byśmy chcieli jutro, że byśmy, by, my byśmy chcieli już, żeby widzieć to odwrócenie tej straty. Nie, czasem trzeba niestety poczekać, to prawda, ale możesz mieć taką pewność, że tracąc coś dla Pana Boga, yy, będąc stratnym w byciu z Nim, naprawdę zyskasz wielokrotnie. Kochani, wiem, że to się czasem może wydawać takie mówienie bardzo do przodu i bardzo na wyrost, bo, bo my tego nie doświadczamy w tym momencie, bo mamy wręcz odwrotne wrażenie, no, że właśnie ja bardzo tracę. Nie. Uwierz i zaufaj takiej obietnicy, z Nim nigdy niczego nie stracisz. I nawet jeżeli pozornie na ten moment coś tracisz, nawet jeżeli to nie jest pozorne, bo może używam złego słowa, tylko rzeczywiście masz doświadczenie straty, pamiętaj, że to zostanie ci oddane po prostu... No, nawet się nie spodziewasz ile razy, Kochani, moje doświadczenie jest takie, że Pan Bóg mi zawsze oddaje po prostu znacznie więcej niż ja mu dałem. Wręcz to, co ja mu dałem, to jest jakaś po prostu żenująca malizna względem tego, co on potem mi oddał. Kochani, uwierzcie tej obietnicy, że cokolwiek mielibyście stracić w tym wielkim poście, bo z czegoś zrezygnujecie dla Pana Boga, wielokrotnie On Wam to zwróci. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, to by było na tyle w tym naszym pierwszym w tym tygodniu spotkaniu. Zapraszam Was oczywiście na jutrzejsze, jak zawsze, na kolejne pustyniaki. Mam nadzieję, że one są dla Was chociaż trochę duchowo pomocne. Pięknego dnia Wam życzę. Bardzo Was ściskam, bardzo Was pozdrawiam. No i miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Papa!